путь завершается. Иди ко мне. Siemanko, siemanko, z tej strony Chris, z tej strony Chris. Witam was serdecznie w nowym odcinku. No, ten... tylko skończyła mi się wena. Plan na dziś? No cóż, dotrzeć do... Czerwonego Lasu, tak? Czerwony Las to jest... tak, Czerwony Las. Dotrzeć do Czerwonego Lasu. I tyle. A potem zobaczymy, co się będzie wyprawiało. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie zgodnie z planem, bez większych problemów i będzie git majonez. O, dziczki! Uśpiony. Uśpiony. W oczach przyciemnia, jak strzelam z tej snajperki bez celownika. Przeładujmy. Oj, tutaj jest promieniowanie. O, ale tu jest jakiś obozik. Nie obawiam się, że tam ktoś może być. Nie ma nikogo. A to dziwne. Taki opuszczony obozik? I don't think so. Czy to wszyscy? Co pan tu miał? Jakiś karabinek? Podnieśmy go sobie, a tutaj... O, nice, naboje. Co to jest? Sniper! SIG SG-550. Zintegrowany celownik. O, celownik optyczny. Wiecie co? To ma ciutkę, ale nie. Zostawmy go. A pan co miał? Co? Dobra. Weźmy sobie tą snajperkę w lepszym stanie, a tą po prostu... tą po prostu odłożymy. Dobra. Przeładujmy. Zobaczmy, co jest tutaj. Serio? Nie ma nic sensownego? No nic, trudno. Ale tutaj słyszę strzały. A to mi się nie podoba. O. Jezus Maria, patrzcie, ilu ich jest. I co, ja mam się z nimi wszystkimi strzelać? Czy oni mnie już wyczaili? Jeden, drugi, trzeci. Czwarty. Piąty. Szósty. Siódmy.
8. 9. No. Jasny gwint. Jest tutaj ich trochę. Cyk. No, urodzony snajper, nie? A tamci też się miotają jak... Dobra, zabity. No, panoczki. Proszę się pokazać. Szybka zmiana pozycji. Tam łazi za krzokami. Patrzcie. Jeszcze ja bym trafił. O, dobra, zabity. 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 Tamtego to tak raczej strzelałem na oślep, powiem szczerze. Weźmy lornetkę. O, teraz teren wygląda na czysty. Wolność! Wolności to ja nie pomagam, walcie się. A ten z przyjemnością pomógł. Powinności, ale wolność. O, proszę bardzo, a nie. Pan wolność, ekspert. Proszę bardzo, mamy uszkodzoną broń, więc sobie ją naprawmy. Ale trupów. Ale kto to atakował? Monolit? Monolit. Weźmy apteczkę. Skąd monolit ma takie świetne... Przecież monolit to byli raczej takie pierdoły. Ulala. Zobaczcie, mają jakieś super wspomagane pancerze, to jest niewiarygodne. No nic, ale jesteśmy już chyba przy czerwonym lesie, więc... Przejść na następny poziom? Oczywiście, że tak! Dobra, dotarliśmy do czerwonego lasu. Zobaczmy, jak wygląda sytuacja. Rozejrzyjmy się, bo tutaj jest jakiś posterunek. Raz, dwa, trzy, czterech. Przynajmniej tak to wygląda sytuacja. Nie ma to jak wykorzystać element zasadzki i nie zabić nikogo. Dobra, jeden. O, tam był ruch. Drugi. Trzeci przebiegł na lewo. Czwarty przebiegł na lewo, ale czwarty się zaraz wychyli. Bardzo ładnie. I jeszcze jeden się wychyla. I zneutralizowany. Szybko podbiegnijmy sobie, sprawdźmy. Co tutaj panowie mieli? Monolit, monolit. Co, nie mieliście nic ciekawego? Ale ja sobie jeszcze wejdę na chwilę do domku i zobaczmy, bo zaczynamy być lekko przeciążeni. Wypijmy sobie soczek, zjedzmy sobie to, zjedzmy sobie to. Kombinezon nam się lekko uszkodził, bo już spadają odporności powoli. Piwo wyrzućmy. Użyjmy sobie jednego bandaża. Dobra.
Wyruszamy więc w trasę. O, tutaj jakiś stalker, weźmy sobie to. Tego nie chcę, po co mi to? Dobra. Lornetkę, rozejrzyjmy się. O! Tam kogoś wyczaiłem. Gdzie pan jest? Nogi widzę. Zdjęty. O! Idzie jakiś monolitowiec chyba. Uda nam się go zesnajperzyć? Do dupy, ale się uda zesnajperzyć. Boże święty. Celność, level, ziemniak. A to co? Shit. Serio? Oni walą gdzieś tam hen-hen? Tam jest gość, no przed chwilą mi lornetka pokazała, że tam ktoś się kitrał. Czy on się tam dalej kitra? No, piąteczka. O, teraz już widzimy tylko jednego. A, bo tutaj pan do nas... Podchodzą do nas milusińscy. Z czego on do nas tak grzeje? I skąd przede wszystkim? To tam, na pewno stamtąd. A no jest tam, patrz, kurde, o. Teraz dobrze go widać, jest bezpośrednio przed nami. Zabity. Cholera jasna. Robi się tu cholernie nieciekawie. Co ty miałeś? Abakana. Nie chcę abakana. Sprawdźmy. SWD. Bardzo ładna snajpereczka, z tego co widzę. Wejdźmy sobie może tutaj jeszcze na chwilkę. Wow, to jest jakieś super mega promieniowanie. Mega promieniowany, mega napromieniowany jestem, szybko. Użyj. Apteczka. Zjedzmy kiełbaskę, zjedzmy to. Na wszelki wypadek tego. Kurczę, tu jest jakieś promieniowanie i nie wiem, gdzie mógłbym się schować przed nim. To wygląda całkiem miodnie. Tutaj też jest promieniowanie. Takie mam wrażenie. O! Nie. Spadajmy go sobie. Tylko czy ja znajdę tutaj broń i amunicję? To jest kolejne pytanie. Dobra, na razie nikogo nie widać. Niebezpieczny poziom promieniowania? What the fuck? Co jest grane z tym czerwonym lasem?
celami. Zobaczcie, jak ja mam go. Cholera jasna, no. Non stop mi coś tu tito i promieniuje, tak? Dobra, wiecie co? Weźmy to, spróbujmy go zaraszować. O, nie da się. Dobra, wyszło nie najgorzej jak na razie. Powiem wam szczerze. Dobra. Ale jeszcze jeden został. Cholerka. Damn it. Gra wygląda coraz ciężej. Na dodatek mamy uszkodzony pancerz teraz. Więc jest jeszcze gorzej. Powinien być jeszcze jeden ziomek chyba. Czy nie? Nie ma? Hej, mości panie! Dobra, zobaczmy sobie, co oni mieli za bronię. AN. N94 abaka, dobra, nie chcemy takiego krapu. No proszę. No, coś ta broń nie jest zbyt celna. O, pokonaliśmy ich. Puśćmy, bo to promieniowanie, promieniowanie! Oj, kurde! Wszędzie promieniowanie, to jest niewiarygodne, nie? Jak to jest możliwe, że tu wszystko jest napromieniowane? Zbliżamy się już chyba... Oj, no i co? Znowu promieniowanie, tak? I gdzie ja mam się stanąć? Ulala, tam jest dwóch przeciwników.
Jeden. Drugi. Bardzo ładnie siadły te strzały, powiem wam szczerze. Weźmy sobie z powrotem tą broń. O la 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 la. Nie, tam nie. O la 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 la. Tam też nie. No co jest grane? To którędy ja mam się przedostać? Użyj. Zjedzmy. Użyjmy za apteczki w takim razie przy okazji. Bardzo mi się to nie podoba. Zaczyna się robić coraz ciężej. Może tu? Mam jakoś przejść. Tędy? Kurde, no wszędzie promieniowanie, to jest niewiarygodne, nie? Ludziska, nie wiem co mam robić, co bardzo. Tutaj jest w miarę niskie promieniowanko. Rozejrzyjmy się, o proszę. Jeden gościu. Drugi gościu. Że tamtego nie widać, to spróbujmy zdjąć tego wystawia. Oj, 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 on nas chce już zajść. Dobra. Powiem wam szczerze, że mogę teraz trochę mniej mówić, bo zaczynam się coraz bardziej przejmować tą rozgrywką. Robi się tutaj już pieruńsko. Dobra. Gościu nie żyje. Nie wiem. Kurczę, wszedłem sobie na tą wieżyczkę, bo tam był ten snajper. Ale... tam jest promieniowanie jak cholera. Stale musimy się rozglądać. Bo tu nigdy w sumie nie wiadomo co nas czeka. Ale jesteśmy już na prostej drodze, jak mi się wydaje. O, zobaczcie. Już, już jesteśmy prawie. Oho. Sukcia! A jakbym chciał wyjść trochę bardziej na drogę. A droga jest napromieniowana jak 100 czartów. Musimy iść tutaj przy tym ogrodzeniu w takim razie jednak. Dobra, zdjęty, ale tam jeszcze lornetka nam pokazywała gdzieś następnego chyba, nie? Tak, uwa, szybko nam zauważył. Ale my też sobie z nim nie najgorzej poradziliśmy w sumie. To
tyle na razie z tego, co widzę. Aha. Zdjęty. Następni gdzieś tam byli, tak? Tam to chyba jest snajper nawet. Wiecie co? Ja go bardzo słabo... Bardzo słabiutko go widać. Nawet nie mogę powiedzieć, gdzie on ma głowę. Się tłów, co w ogóle... Oła. Ktoś do nas grzeje, spadamy stąd. O, teraz go widać. Dobra, żartowałem. Jednak nie widać jeszcze raz. Szybkie spojrzenie. Dobra. Teraz go muszę zabić. Ej, no jak to jest? Że tym go widzę, a tym go nie widzę. Tam ktoś do nas strzela. No i co? Zdjęty? Czyżbym go tak ładnie trafił? Chyba tak, tylko że teraz jeszcze ten stanowi zagrożenie. Kurde, no tak go widzę. Ja bym sobie podszedł chociaż do tego drzewa. Widać go. Pewnie snajperką już go nie będę widział. A jest. No i nie wiem, czy go zabiłem, czy nie. Jesteśmy Krakunowa. Nie, nie zabiliśmy go. Ale sprawdźmy Dragunowem. I no co jest? Panie, tą snajperą to nie się jak. Teraz chyba zneutralizowany. Dobra. Cały czas z lornetką. To jest to. Gdzie on tam siedzi? Ja tam nikogo nie widzę. A ten tam? Nie wiem jak. Ja bym spróbował podejść sobie. Oj, 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 nie, 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 bo się zaczyna promieniowanko. Jesteśmy tutaj chyba troszkę bezpieczniejsi. Zawsze mamy jakąś zasłonę. Ale gdzie ten gościu tam jest? Ja tam nikogo nie widzę, kurde. Aha, bo on się chyba schował za tym. Jego będzie ciężko zabić, czy... Zwłaszcza, że z tej strony zaczyna nam się robić promieniowanie i nie wiem... Nie wiem, co mam zrobić za bardzo. Mam spróbować przejść na drugą stronę. Coś czuję, że to jest głupi pomysł. Chociaż może. Może jednak nie do końca taki głupi. Zrób
sobie tutaj zerknięcie na teren. Tam jest niby gość. Aha. Faktycznie. No i co? I on tam jest dalej. Nie, nie, nie. Coś mi się tu nie podoba. Oj, 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 tutaj znowu promieniowanie. Damn it! Czy mogę się stanąć tutaj? O, super. Kurde, no jak ja tam mam wejść? Powiedzcie mi, moi mili. Zwłaszcza, że jesteśmy już w sumie... A nie, jednak w cholerę daleko, dopiero tutaj będziemy podchodzić. Jasny gwint. Cóż mogę powiedzieć, kurde, robi się tu pierońsko. Nieciekawie. Tam ktoś do nas wali, którego nawet nie widzę. No dobra, zacznę przemieszczać się, więc... Strzelam po prostu w ślad tam, skąd on strzela. Mam nadzieję go trafić. O, tam widziałem ruch. Kurde, robi się... coraz ciężej. Walą do nas z każdego zakątka. Ten monolit naprawdę robi się upierdliwy. Tego chyba zabiliśmy. Nie wiem, skąd to mnie strzelają! Tam jakiś gościu. O. Może teraz to będzie. Oj, damn it. Oj, ale panie, teraz to się wystawiłeś. No i co? No i nie zginiesz, bo jestem Bobem. Jasna cholera, ale tu mamy batalię. Dobra, tamten się przez przypadek napatoczył. Tam idzie jakiś gościu. No wal, gingrzesz, co ty jesteś? Oni już mam takie pancerze tutaj, cholera jasna. Że to jest jakaś masakra, nie? Tutaj łazi jakiś dziad. O, prawie się zacięło, musisz przeładować. No, no fenomenalnie, fenomenalnie po prostu. Nie wiem, czy może być lepiej. Czy brakuje tylko tego, żeby mi się amunicja skończyła, to już w ogóle będę w niebo wzięty.
Dobra. Tamten zabity. Teraz jeszcze by tych trzeba zneutralizować. Tylko że oni tak łażą jakby chcieli, a nie mogli. Jak stoimy z amunicją? No, coraz gorzej. Dobra, jeden mniej. Chyba został tam jeszcze tylko jeden. Ouch. Jezus się przenajświętszy, coraz ciężej robi się tutaj. Już se prawie rady dać nie mogę. Dobra. Szybki rzut okiem. Tam dalej siedzi. Leży gość. Dobra. Więc chyba się nam udało zrobić tutaj trochę pogromu. Z tym, że noktowizor. O, dobra, pole z noktowizorem. Spas. Strzelba. Sajka. Też sajka, ty masz AKS-u. Wam szczerze, że za dobrych broń to wy nie macie dziadyki. Oj. Oj, 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 promieniowanko. Dobra. Ło, jakieś koczurki. What the fuck? Coraz bardziej mi się to nie podoba. Wiecie? Ogon kota. No gin, co ty jesteś, kurde? Zginął, dobra. What the fuck? Ale się wystraszyłem. Co to za koty?
Oj Boże, Boże. Chciałbym powoli kończyć odcinek, ale nie ma tutaj nawet krzty bezpiecznego miejsca, gdzie moglibyśmy zrobić sobie save'a fajnego. Więc myślę, że może być on troszkę dłuższy niż normalnie. No, gin. Dobra. Pokonany. Apaka. Super! Użyjmy sobie naprawy kombinezon. Zerknijmy przy okazji na mapę. No, jesteśmy już blisko. Dobra, ale tutaj zaczynają się jakieś budynki, więc... O, pewnie. Wiedziałem. O, super. Giniesz ty wreszcie! Dobra, zneutralizowany. Ale... Tu nie ma dziury w płocie, to jak ja tam mam wejść? Przegląd naprawiony, więc... Też chyba sobie odpuszczę, ale może... Dawaj amunicję, gościu. Tam jest jakiś Jolero. Dobra. Zabity. Bożeż ty święty. Co tu się wyprawia? Wiecie co? Ja tu będę kończył ten odcinek, bo nie chciałbym go zbytnio przedłużać, a widzę, że już jest taki optymalnie. Więc... trochę mało chyba się odzywałem, ale wczułem się strasznie w tą rozgrywkę tutaj. Wielkie dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zachęcam do czekania na następny odcinek, który pojawi się na moim kanale już niebawem. Zbliżamy się do końca, więc następną serią może będzie... Wiedźmin albo Fallout, zobaczymy. Także jeszcze raz wielkie dzięki za oglądanie. Pamiętajcie o łapkach w górę. Siemaneczko, cześć.